kochani, zapraszam Was dzisiaj na nowy odcinek z oryginalną kulą LOL Surprise. Czegoś takiego jeszcze na polskim YouTubie nie widziałam. Tej kuli chyba nikt nie nagrywał u nas i powiem Wam, że tutaj znajduje się coś zupełnie innego niż zazwyczaj. Także zapraszam do oglądania, jeżeli lubicie LOL Surprise, to poproszę o kciuka w górę, łapka w górę i oglądamy! Hejo, hejo, witam Was bliska i oto moje uszka, które miałam na początku tego odcinka. Zobaczcie, czy nie pasują idealnie do kuli, a zdradzę Wam, że w niektórych moich boksach, pudełkach, niespodziankach można znaleźć takie oto uszka. Także słuchajcie, zachęcam do zakupów na stronie glambella.pl i zobaczcie, widzicie tutaj ten napis? Oznacza to, że będziemy mieli w tej kuli puzzle niespodzianki. Tak wygląda ta kula. Jest w takim plastikowym opakowaniu. W ogóle śmieszna historia, skąd ja ją mam, jak ją zdobyłam. Kochani, ja ją mam z Nowego Jorku, ze Stanów Zjednoczonych. Jak tam kupowałam moje różne kule do filmów, to wtedy, właśnie wtedy dostałam w gratisie taką kulę, więc powiem Wam, że nigdy jeszcze nie widziałam u nas w Polsce. Zabieramy się za nagrywanie, więc zaczynam tutaj rozcinać naszą kulę, żeby dowiedzieć się, co jest w środku. Rozcinamy, rozcinamy. Uwaga! Co my tutaj mamy, kochani? Jakaś karteczka już na nas czeka. I druga strona. A, zapomniałam o tym! Zaraz się nożyczki popsują i dopiero będzie. Uwaga! Już nie mogę się doczekać! Udało się, słuchajcie, wyjąć naszą kulę. Jak widzicie, jest to seria pierwsza i widzimy, że jest to oryginalna kula ze względu na ten napis TM na dole. I słuchajcie, tak, zobaczymy, czy my tutaj mamy jakieś warstwy, czy nie. Tutaj do tego był właśnie taki papierek uroczy. Zostawiłam go, bo naprawdę fajnie wygląda. I w środku są jeszcze jakieś akcesoria z tego, co zobaczyłam. No to fajnie. No to słuchajcie, otwieramy. Tak mi się wydaje, że w ogóle ja bardzo dużo oryginałów otwierałam. Chyba właśnie pierwsza seria nie była u mnie na kanale, więc jeśli byście chcieli, to zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, jeżeli będziemy mieli dyszkę, 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 10 tysięcy. Pierwsza seria na pewno pojawi się na kanale i słuchajcie, kto dotrwał do tego momentu filmu, niech pisze dycha w komentarzu. Zastanawiam się, czy jest to naklejka. Nie, ale wygląda jakbyśmy mieli tu naklejkę i ta kula jest taka twarda, nie wiem czy słyszycie. Taka jakby metalowa, więc coś zupełnie innego niż zazwyczaj. Wow, zobaczcie, to posłuży nam może jako super pudełko. I mamy tutaj, słuchajcie, chyba te nasze puzzle, albo coś jeszcze innego, chyba tam jeszcze coś się znajduje, ale tego jest naprawdę bardzo dużo, nie spodziewałam się. Ale dobra, do tego zaraz przejdziemy, zobaczmy co jeszcze oprócz tego. Na początku zobaczyłam mega wielką kartkę i słuchajcie, są to naklejki, mam nadzieję, że tak, dokładnie. I tutaj mamy telefon, kapkę, chmurkę i budki, co Wam się najbardziej podoba. Mi się najbardziej podoba tutaj ten telefonik, ale jest potłuczony, więc mam nadzieję, że taki mi się nie trafi mój telefon, bo już niedługo będę właśnie wymieniać telefon na nowy. I mamy, słuchajcie, tutaj jakąś karteczkę. Ciekawa jestem, czy to jest właśnie pomoc do układanki naszych puzzli. Chyba tak, na to wygląda. It's Queen Bee, czyli słuchajcie, mamy królowe pszczółek. Zobaczcie, tak ona wygląda, taka brokatowa. Jestem ciekawa, czy te puzzle w ogóle będą brokatowe. Naprawdę wielkie, przeogromne opakowanie. Więc muszę tutaj, słuchajcie, je rozciąć. Mam nadzieję, że cieszycie się, że nagrywam coś takiego dla Was, bo ja sama nie mogę się doczekać, jaki tutaj obrazek wyjdzie. I w ogóle byłam bardzo ciekawa tej wielkiej kuli. Wow! Patrzcie, mam tu jakieś kółko. Odłożę je na bok na razie. Ale będzie układania. Zobaczcie, te puzzle są nietypowe i naprawdę są takie fajne, brokatowe, świecące, widzicie? Naprawdę będzie ekstra. Teraz słuchajcie, przyszedł czas, żeby zrobić sobie tutaj miejsce na te puzelki, bo naprawdę będziemy mieli sporo do układania. Zobaczymy, czy będę korzystała z tej podpowiedzi, czy nie. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, czy lubicie układać puzzle, od czego zaczynacie. Ja zawsze na samym początku po prostu robię tak, że rozkładam wszystkie na prawą stronę, żeby widzieć wszystkie rysuneczki, a kolejne, bo tu są takie nietypowe puzzle, to są puzzle, tak moim zdaniem, tak mi się wydaje, że one są okrągłe, ale na początku zawsze szukam rogów i od tego układam. Pamiętam u mojego dziadka, opowiem Wam taką historyjkę, była taka antyrama ze szkłem i z środku były mega wielkie puzzle, na przykład takie morze, palmy, to czajcie, jak to trzeba było ciężko to układać, ile to trzeba było układać, a jakby się na przykład coś zgubiło, to by było masakra. Dobra, i myślę, że będę zaczynała właśnie od takich elementów tutaj na zewnątrz i teraz będę właśnie ich
szukała. Zobaczcie, znalazłam nietypowe puzzle, na przykład kółko i tutaj środek, to już od razu wiem, że to będzie do tego pasowało. Więc mogę sobie tutaj ułożyć, tak mi się wydaje, że tak powinno być. A może powinien zostać, słuchajcie, środek pusty, nie wiem, zobaczymy. I znalazłam na przykład jeszcze taki nietypowy kształt, więc te puzzle naprawdę są bardzo, bardzo ciekawe. Może to kółko jednak odłożymy i zaczniemy, słuchajcie, teraz poszukiwania. I czy mi się wydaje, czy te włosy tutaj będą pasowały? No, niekoniecznie, lecimy dalej. O nie, tutaj coś wygiętego, mam nadzieję, że idealnie się to rozłoży, zobaczymy. Dalej jeszcze nie wszystkie puzzle zostały poodwracane i nie wszystkie brzegi tutaj mamy, ale już coraz więcej jest ich ze mną. Dobra, no to głównie z tego zaczynamy układankę. Widzę, że tutaj coś koło siebie mi się ułożyło i nawet to tutaj pasuje. To jest chyba nóżka, jak mi się wydaje, jedna z nóżek. I czy to będzie druga? Niestety nie. Ale chyba ta będzie tutaj pasowała jak najbardziej, więc mamy to. Tutaj jeszcze czegoś nam brakuje, chyba że to z tej strony. O, słuchajcie, idealnie, więc mamy początek naszej kuli. Teraz szukamy tutaj takiego mniejszego elementu. Który to może być? Nie za bardzo wiem, ale się nie przejmuję, więc idziemy dalej. Spróbujmy tutaj może połączyć te łańcuszki, bo tutaj takie coś łańcuszkowe się układa. Więc zobaczcie, coś z tego będzie tutaj na pewno pasowało. I teraz będę to wszystko dokładnie sprawdzała i chyba mamy pierwszy element, super, udało się. I zaczynają nam się tutaj włosy i akurat ten puzzle, który wzięłam, pasował. Jeszcze jakiś jeden włosiasty powinien być, a może ten. O, zobaczcie, tutaj nam wchodzi już inny kształt, więc chyba coś takiego będzie tutaj idealne, dokładnie tak. I dalej lecimy z naszym łańcuszkiem do kuli. Uwielbiam właśnie te kule, jak one super wyglądają, jak świetnie się łączą i coś kolejnego nam by potrzeba było, chyba takiego brokatowego, bo tu widzę kawałek włosa, a może nie, może się pomyliłam, albo to będzie pasowało. O, super! Wydaje mi się, że tutaj już jest blisko nasz kontur, zaraz to sprawdzimy, czy to będzie to. Tak, jeden malutki puzelek, może gdzieś go ominęłam w tej reszcie, bo tutaj na razie to nie pasuje. No, ale słuchajcie, zostawmy to na razie, niech sobie tu leży. A nie, jednak słuchajcie, jest kolejny element naszej układanki. Dobra, to może przeszłabym tutaj dalej. To tutaj nie pasuje, to również nie. Tutaj mi czegoś, słuchajcie, brakuje, ale zaraz coś wymyślimy. Przejdźmy do naszej góry i tutaj będę miała kolejny element. Czy to będzie ten? Pasuje, supi. Następnie tak bym strzeliła, że już takie coś złoto byśmy poszli. Czy to będzie prawda? Chyba nie bardzo, kochani, chyba nie. Ale może taki by tu pasował? Też nie, ale może te dwa razem będą się łączyły i super, strzał w dziesiątkę. Więc mamy to, brakuje, słuchajcie, nam tutaj czegoś takiego. Nie, no to nie pasuje, nie wiem do czego to może być, nie mam pojęcia, zielonego. A może tutaj, słuchajcie, ta układanka będzie się łączyła? Jest, mamy to! Mamy Cię, jak to się mówi. Czy to będzie to? Nie. To jest, słuchajcie, już dziwne elementy nam się tutaj pojawiły. Dawno później nie układałam. Słuchajcie, świetne wspomnienie z dzieciństwa, naprawdę idealne. To nie będzie tutaj pasowało. Szukam, słuchajcie, tutaj dalej puzzli, które jeszcze nie mają zastosowania i układam je na środku. Słuchajcie, to! Coś takiego nam tu zostało i wydaje mi się, że moglibyśmy tutaj to wrzucić. Jest! Udało się. Czyli to może pasować tu? Oby tak? Niestety. Ten wygięty puzelek, zapomniałam o nim. Ale jakie wielkie to kółko się robi, strasznie duże, co? O, tutaj to pasuje. Kurczę, szkoda, że tutaj się to nie mieści, dziwna sprawa. Tu będzie to i tu się łączy, świetnie. Nie! No prawie, prawie. Jeszcze jedna rzecz. O, taka. I co tutaj dalej zrobić? Kochani, ja nie wiem. Jakieś krzywe kółko mi tu wychodzi. Dziwna rzecz. Dobra, kochani, zagadka rozwiązana. Tylko chwilę się nad tym zastanawiałam. Przesunęłam stąd ten pasek i on pasuje tutaj. No nie wytrzymam. Znaczy, taką mam nadzieję. Jest, pasuje i tutaj z tym będzie się łączyło. Z tym, co się trochę nam wygiął. Idealnie. Jest.
No wiecie, wiecie, że to będzie tutaj pasowało, bo ten po prostu puzzle jest wygięty i tu kółko się łączy, kurczę. Jestem, słuchajcie, trochę ślepa kura, także kto tak uważa, niech pisze tak w komentarzu. No czasem zdarzają się pomyłki. I tu od razu widzę ten dziwny kształt i wydaje mi się, że taki puzzle będzie tutaj pasował. Zobaczcie, tu są takie niezłe zagadki, że szok. Więc jest jeden. Tutaj, słuchajcie, coś jest do łapki. Moim zdaniem to by pasowało razem. I ta druga rączka pewnie będzie gdzieś tutaj. O! Zobaczcie, jaką mamy już tutaj dużą układankę. Dobra, to może jakieś nóżki. To będzie kolejna nóżka. Tutaj? Świetnie, jest. Dalej szukamy kolejnej nogi, albo oka, albo włosów. Tutaj, słuchajcie, jakieś oczy będę miała z tego, co widzę. Nie wiem, czy uda mi się to jakoś połączyć, ale mam nadzieję, że tak. O! Chyba tutaj gdzieś będzie to pasować. Zobaczcie. Do kawałka naszego łańcuszka jest tu jeszcze coś. Nie wiem, co zrobić z tym rogiem, to mnie zadziwia, no ale na razie sobie jest. I oko drugie, może tak? Nie, rzęsa do góry. Też jest. Mamy, słuchajcie, jeszcze drugą taką L-kę, nie wiem, gdzie ją umieszczę, ale na razie sobie czeka. Gdzieś chyba do włosów. Tymczasem znalazłam coś do nogi i będzie tutaj to idealnie pasowało do takiego na skos. Do sukienki coś jest. Szukam też elementów do sukienuni. Niu, 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 sukienuniu. Czy tutaj będą, słuchajcie, jakieś paluszki? O, tu by mi to jakoś pasowało. Czyż nie? Może tak. Chyba mamy to, zobaczcie. Mamy teraz kształt puzzla z jednym palcem, który by mi pasował i od razu go tutaj zobaczyłam. Zobaczcie, świetnie. Dobra, sukienki ciąg dalszy. Tutaj jest jakiś puzelek. To może tu pasować z tym rogiem. Świetnie. Dalej będzie, słuchajcie, taka pszczółka nasza brokatowa, piękna. I następnie, nie wiem, czy tutaj, chyba nie, coś z ręką. To może wyżej to będzie, ale zostawmy to. Kolejna sukienka. Znalazłam też ucho i chyba gdzieś tu powinno być ucho. No ale dobra, niech czeka. Jak zrobić z tą sukienką? Tego nie wiem. Ręka chyba z drugiej strony powinna być. Nie, no tu, Paula, ty ciumko jedna. Dalej będzie kolejna łapka. Nie. Tutaj, ekstra. I chyba będzie tu. O, patrzcie, jaką już mamy wielką sukienkę. I świetne są te puzzle. Myślałam, że będą prostsze do układania. Myślałam, że szybciej je ułożę, a jednak mają tutaj takie właśnie elementy nietypowe, jak na przykład różne dziwne kształty. I słuchajcie, tutaj już to kółko nam się ułożyło, więc możemy tutaj je wrzucić. O, zobaczcie. W taki sposób. Tylko coś mi to koło tu nie pasuje, ale ona na pewno tutaj musi być. O, idealnie się ułożyło. Ten puzzle wygięty będzie nam ciągle tu wychodził. Drugie ucho, oczko, oczko, chyba tu. Ekstra. I już widzę, że tutaj będzie nam potrzebny chyba taki puzelek. Zobaczcie. Tutaj akurat jest ta grzywka. I teraz będziemy potrzebowali takiego kształtu dziwnego. Chyba, że on będzie się składał z różnych rzeczy. Tu mam coś takiego. Nie wiem, czy to będzie tu pasować. Chyba nie, więc poczekajmy z tym. Drugie ucho czeka. Tutaj, słuchajcie, coś takiego zwykłego będzie pasowało. I mam nadzieję, że ucho nie. Wyżej pewnie. Tu na razie je tak ułożę. Coś do tła nam potrzeba i tutaj te tło dalej, słuchajcie, idealnie wręcz się komponuje. O, super, mamy włosy, jesteśmy coraz bliżej, tu powinno być drugie oko. Jupijej! I obstawiam, że tutaj będzie ten puzzle pasował, świetnie. Szukam teraz oczka, które tutaj wcześniej miałam i chyba jednak będzie takie do dołu. Nie. O! Tu, świetnie, jest oko, jak to dziadek mawiał, albo ktoś, nie pamiętam, jedno oko na Maroko, drugie na Kaukaz. Ej, nagle to mi tu nie zaczyna nie pasować, dobra, przekręciło się, już wiem, o co chodzi. Takie, słuchajcie, niespodziewane te puzelki. Same, słuchajcie, złotka, to będą tutaj pasowały. Tutaj będzie gdzieś grzyweczka. Dalej zastanawiam się nad tym i to będzie tu. I same złoto. Teraz jeszcze taki trójkątny. Gdzie on może być? Tu już mam malutko puzelków, jest. Zastanawiam się, czy mi żadne na podłogę nie pospadały, bo później mogę szukać, szukać i słuchajcie, nie będzie. Tutaj z tymi włosami za łatwo nie jest. Na przykład tutaj. Ale chyba tu zaraz powinna być jakaś przerwa, bo to są takie kucyczki. O, świetnie. A z tym coś robiliśmy?
O, patrzcie, jaki jeden wielki puzzle, o którym zapomniałam, dosłownie. I jeden brakujący element na górze. Teraz słuchajcie, czas na twarzyczkę. Więc słuchajcie, jest jedno oczko i drugie oczko i teraz będziemy je dopasowywać. Świetnie. I następne jest tu. Ale ja przypomniałam sobie, jak ja te puzzle lubię. Jak ja to lubię. Czekajcie, co tu zrobić z tym? O, policzek, no właśnie. Tu nam brakuje takiego dużego złota, więc jest do łapki. Kolejne złoto bym dała gdzieś tutaj. O, świetnie, ucho pasuje. Teraz tak, kolejne oczko. Jest i usteczka. Są i słuchajcie, ostatni puzzle nam został. Uwaga! Jej, mamy to. Ale fajne te puzzle, co? Zaraz wam pokażę jeszcze tak bliżej. Uwaga! Tak wygląda właśnie ten rysunek, który miał być właśnie odwzorowany na puzzlach i wydaje mi się, że naprawdę całkiem fajnie to wyszło. Zobaczcie, te puzzle były naprawdę bardzo ciekawe, bo nie wiem, czy wy kiedyś mieliście takie puzzle z okrągłymi i z takimi prostokątnymi. Naprawdę świetne. I to jest nasza lalka, która, tak jak mówiłam, nazywa się Queen Bee. Dajcie mi znać w komentarzach, czy ona wam się kiedyś trafiła. Ja bym bardzo ją chciała, bo widzę, że jest naprawdę super brokatowa. Jej włosy i jej sukienka wyglądają po prostu przepięknie. Dodatkowo, słuchajcie, mamy tutaj naklejki i wydaje mi się, że te naklejki moglibyśmy wykorzystać jako budki. Sprawdźmy, czy to będzie nam tutaj pasowało. Wow, kochani, zobaczcie to, ale ekstra. No tego się nie spodziewałam, no tak, bo przecież jak losujemy w kuli lalkę, to zawsze są jakieś dodatki do niej, więc tutaj dali nam na naklejkach te puzzle. Oj, do puzli naklejki i tak, jeszcze powinien być w jednej łapce telefon, a w drugiej pitku, więc telefonik damy tu. Jest, troszkę się, słuchajcie, nam połamał, ale to nie moja wina. To chyba naszej królowej. I picie, odklejamy buteleczkę. Moim zdaniem ta butelka mogła troszeczkę inaczej tutaj wyglądać, wiecie o co chodzi, taka brokatowa bardziej czy coś. I mamy tutaj jeszcze taką taki napisik w chmurce, o, to też sobie tutaj damy, wydaje mi się, że tutaj by fajnie wyglądał. I według mnie całość razem z tymi naklejkami wygląda ekstra. Zastanawiałam się właściwie, po co te naklejki, do czego one mi się tutaj przydadzą, a przydały się super, spójrzcie. Zobaczcie na to, trochę nudno, a tutaj jest nasza wariatka, agentka, te buty, moim zdaniem są najlepszym gadżetem z tych naklejek. No i ta kula, no też jest świetna, kochani, zobaczcie, wygląda świetnie. Na pewno będę sobie w niej coś trzymała, jeżeli macie jakieś pomysły, na co ona może być, to napiszcie mi koniecznie w komentarzu. Czemu się nie chce zamknąć? Halo? O, dobra, mamy. Także oto są moje zdobycze z kuli z Nowego Jorku! Jej! Wiecie, co wam powiem? Nie spodziewałam się, że ta kula z tymi puzzlami aż tak bardzo mi się spodoba. Naprawdę było ekstra. Fajnie się dla was dzisiaj nagrywało, więc jeżeli wam się filmik podobał, poproszę łapkę w górę i na dole czerwony. Wyobraźmy sobie, że jest to kolor czerwony. No to szukajcie takiego czerwoniutkiego koloru. Subskrybuj przycisku na dole, bo jeżeli w niego wklikniecie i obok dzwoneczek, to jako pierwsi będziecie wiedzieli o nowym filmie. A zawsze pierwszym komentarzom przypinam serduszka, więc myślę, że warto. I zapraszam was, słuchajcie, też do mojego sklepu www.glambella.pl. Na hasło wakacje macie 10% rabatu. Także wpadajcie, oglądajcie, zakupujcie, kupujcie, buziole. Kusiole, pa, pa!